Dzień dobry, co pan będzie robił? Planujemy dobre gruzowanie. O, proszę, tutaj pierwsza demonstracja siły. Warunki są idealne. Biorę się za odpakowanie samochodu. Dobrze jest, chociaż kurczę nic nie widać, jak się za kimś jedzie. Blisko. Jak ty jeździsz? Chyba, no przecież ten mnie pchnął i mnie... Panowie, my tu mieliśmy nakręcić jakiś film, a nie się kurwa pierdolić. Dobra, jeszcze raz. Dobra, lekko było. No, 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 yes, no! To wygląda jak protest. Znów cię produkcję 3-6. Zaczęło się od kierowcy białego E36, który nie zapanował nad autem na tym oto zakręcie z prędkością rzędu 35 na godzinę. Kolejny kierowca tego czarnego BMW chciał uniknąć zderzenia, wpadł w rów, gdzie zablokował nam przejazd. My z Krzysztofem, ratując się, postawiliśmy auto bokiem i wszystko by się dobrze skończyło, jak nie kierowca tego niebieskiego samochodu, który nam uderzył w przód. Ty miałeś kurydy uciec, u mnie to groziło śmiercią. Chciałbym nadmienić, że ja uciekłem z auta. Żeby teraz na czołówkę się nie spotkać. Nie, Batman nie wyjedzie, trzeba będzie mu pomóc. O!
otwarł drzwi. Teraz tego auta już nic nie będzie. Ja myślę, że ono w ten sposób... buntuje się. Mówi mi, że już ma dość. Marcin, dość, ma proszę. Ja chcę wiosnę. Koniec. Tam coś pozlepiasz, nie? Tak. Odjeżdżamy, tu odjeżdżamy. Kazimierzu, możesz podsumować pierwsze przejazdy. Tak, a nawet nie. Kazimierz padł na koniec, skręcił chłami i pojechał w prosto. Ja jadę na Sandra. Żeby tylko na krzakach was nikt nie zostawił. Krzysztof, no ty na których jedziesz sankach? Poproszę powoli. To się do Jackassów nadaje. Jak Jackie Chan, dobrze kask miałeś. Bardzo solidny wypad dzisiejszy, udany. Wszystkie auta do końca działały. Także brawo dla nich. No co, no, spadł śnieg, było fajnie. Tak jak każdy przepuszczał. Nikt nie zginął, wszyscy żyją, wszystkie króliki.